49. cyklu koncertów organowych, które były zapowiadane już na jesieni ubiegłego roku. Tak więc inauguracja tegorocznego cyklu ma miejsce dzisiaj. O wykonawcach za chwilę usłyszymy. Ja Państwa serdecznie witam i życzę bardzo miłych, pozytywnych przeżyć podczas słuchania koncertu, a myślę, że na zakończenie będziemy mieli okazję posłuchać o tym, co jeszcze w tym roku będzie. Dzień dobry Państwu. Jest mi bardzo miło, że mogę się z Państwem spotkać po kilkumiesięcznej przerwie. Ja również, jak wielu z Państwa, czekałam już niecierpliwie na ten koncert, bo wielu z Was, drodzy słuchacze, pytało mi się, a kiedy już będzie wreszcie koncert, byśmy już tak bardzo chcieli pójść, tak nam tego brakuje i doczekaliśmy się wszyscy. Tym bardziej, że dzisiaj puścimy wykonawców, którzy będą u nas skoncertować po raz pierwszy, drodzy Państwo. Więc myślę, że jak już nasi wykonawcy wejdą, to Państwo przyjmiecie gorącymi brawami, tak jak zresztą wszystkich wykonawców w naszym kościele. A usłyszymy dzisiaj panią Mirosławę Cieślak, która grać będzie na organach, oraz pana Oskara Jasińskiego, wspaniały tenor. Panie i panowie, z największą przyjemnością przedstawiam wykonawcę dzisiejszego programu przed Państwem Mirosława Cieślak. Oskar Jasiński. Panie i panowie, ja witam z największą radością. Spotykamy się przecież kolejny rok po to, by razem doświadczać żywej muzyki i to w znakomitym wykonaniu. Żywej muzyki mistrzów różnych epok i tych czasów najdawniejszych, ale także przecież i muzyki współczesnej. Doświadczamy żywej muzyki z różnych stron świata, muzyki różnych czasów, różnych kompozytorów, różnych stron świata i w różnym wykonaniu. Wiadomo, że organy to jest zawsze ten najważniejszy instrument, ale organom towarzyszą także inne instrumenty. Tak się składa, że w tym roku tym dominującym instrumentem jest najpiękniejszy instrument, którym jest ludzki głos. To jest najpiękniejszy i najszlachetniejszy instrument. I proszę zwrócić uwagę, Państwo, którzy mają programy, a dostaną te programy jeszcze dzisiaj, że w kolejnych koncertach będziemy mieli do czynienia ze śpiewakami, z wokalistkami i wokalistami. To są za każdym razem najpiękniejsze głosy i gwarantuję, że będzie także piękny repertuar. Już dzisiaj czeka nas, muszę powiedzieć, że fascynująca muzyka. Wiele pozycji, spośród tych utworów, które dzisiaj usłyszymy, to będzie muzyka, która pierwszy raz zacznie na naszym festiwalu. Thank you.
Oh,
Fürchte dich nicht, fürchte dich nicht. Ich bin bei dir. Fürchte dich nicht, fürchte dich nicht. Ich bin bei dir. Fürchte dich nicht, ich bin bei dir. Fürchte dich nicht. So. Thank you.
potrzebą. Tak, tak, to straszny, bardzo straszny dwór. Prawdę mówił Maciej stary, są tu strachy, są tu czary. Ten niepokój nieustanny, myśl o wzroku pięknej Hanny. Mówią jasno w chwili tej, że czarami, że wszedł szybot ten dach, tylko mi tych oczu strach. Nie, nie, nie myślmy o tym, baczność Stefanie, szan się przyrzekło żyć we drze. Sprawę śpieszy oddać kraj.
swym zgonie, w Ojca łonie skonał ten serdeczny śpiew, serdeczny śpiew. Także życzymy dużo, dużo zdrówka i zapału. I proszę nas nie opuszczać, być zawsze z nami. A ja mam nadzieję, że mimo tych błędów koncert się bardzo podobał. Mieliśmy takich wspaniałych, młodych wykonawców, którym się należą na pewno jeszcze raz gorące brawa. Niechcąco, ale są też plakaty, na plakatach na pewno.